Jest sobota, 1 lutego. Wyobraź sobie kilka łodzi, które próbują przepłynąć Jezioro Galilejskie. Napotykają na swojej drodze potężną burzę. Co czują ludzie, którzy się tam znajdują? Jak się zachowują? Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Wyobraź sobie, że jesteś w jednej z łodzi, które zmagają się ze sztormem. Rzeczywistość, która stanowiła oparcie i przynosiła korzyść, działa przeciwko tobie. Wiatr, który zwykle napędzał łódź, teraz jest dla niej zagrożeniem. Woda, która była drogą do sprawnego przemieszczania się, zamienia się w kłębowisko wzburzonych fal. W jakich sytuacjach czujesz, że wszystko działa przeciwko tobie, że jesteś sam wobec niebezpieczeństwa? Nie jesteś jednak zupełnie sam. Jest z tobą twoja załoga. Wiesz, że w oddali są inne załogi, które dzielą trudny los. Masz swoją łódź i pamiętasz polecenie Jezusa, który powiedział:
przeprawmy się na drugą stronę. Zobacz dobro, które masz. Nawet gdy jesteś w środku szalejącego sztormu. Zobacz ludzi, którzy są przy tobie. Przypomnij sobie słowa, które wskazały ci cel. Jezus śpi w tylnej części łodzi. Bojaźliwa reakcja uczniów wydaje się budzić jego zdziwienie. Pytając, kim on właściwie jest, uczniowie zdradzają swoją niewiarę. Czy jesteś gotów uwierzyć, że jego milczenie oznacza ufność w to, że sobie poradzisz? Czy wierzysz, że jego moc jest większa niż potęga rzeczywistości, która zdaje się zwracać przeciwko tobie? Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: „Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy?” On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary?” Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: „Kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne?” Módl się tymi słowami: „Panie, proszę, umacniaj we mnie wiarę w to, że jesteś ze mną zawsze. Ożywiaj tę wiarę przez znaki Twojej mocy.” Thank you.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.